dzisiejszym programie Układ Otwarty będziemy rozmawiali o wyborach prezydenckich. Moimi gośćmi są Piotr Pudowski. Dzień dobry. Oraz Karol Ponikowski. Witam serdecznie. Panowie, czy wybory prezydenckie ogólnopolskie mają wpływ na nasze społeczeństwo lokalne? Wydaje mi się, że jest to rzecz oczywista. Przede wszystkim nowo wybrany prezydent jest głową państwa, ma realny wpływ na politykę ogólnokrajową, która oczywiście przenosi się na to, co dzieje się tutaj lokalnie. Również ziemia łukowska, wydaje mi się, może się w najbliższym czasie czuć beneficjentem wyborów i wyboru nowego prezydenta Polski, wyboru Andrzeja Dudy, który, jak wiadomo, 6 sierpnia zostanie zaprzysiężony, a którego, jak sądząc po wynikach wyborów, jak można wnioskować, społeczeństwo ziemi łukowskiej bardzo wspierało i bardzo, bardzo poparło. Z tym byciem beneficjentem, to mam nadzieję, że tak się rzeczywiście wydarzy. Rzeczywiście to duże poparcie Andrzeja Dudy przełoży się na, nie chcę użyć słowa poziom życia mieszkańców, ale coś nam z tego spłynie. No, chciałbym mieć taką nadzieję, poniekąd mam, ale czy tak się stanie? Andrzej Duda wygrał chyba w każdej gminie powiatu, tak, województwa lubelskiego. W niektórych gminach nawet to poparcie przekraczało 70%, więc no, to jest znacząca grupa, znaczący elektorat. I mam nadzieję, że Andrzej Duda się odniesie do tego w czasie swojej prezydentury. Właśnie, pół roku wcześniej sztab i ekipa zgromadzona wokół prezydenta Komorowskiego zastanawiała się, czy wygra w pierwszej rundzie, czy będzie 70%, czy 75%. Co się stało? Co pokonało no jeszcze obecnego prezydenta? Wydaje mi się, że takim słowem klucz w ostatnim czasie w polskim życiu politycznym jest słowo zmiana. I rzeczywiście tutaj prezydent Komorowski chyba zbyt pewnie poczuł się, jeśli chodzi o swoje poparcie społeczne, jak również poparcie społeczne samej Platformy Obywatelskiej. Po 8 latach rządów tego ugrupowania społeczeństwo rzeczywiście chce spróbować jakiejś innej drogi, innej alternatywy, tej, którą przedstawił Andrzej Duda. Inna sprawa, że przede wszystkim kampania prezydenta Komorowskiego była kampanią bardzo słabą. To Andrzej Duda, który wywodził się ze środowisk, powiedzmy, lansowanych na środowiska konserwatywne właściwie, nawet można powiedzieć, że konserwatywnych właściwie, to... Czego zabrakło tej kampanii obecnemu prezydentowi? Prezydent Komorowski przede wszystkim nie odniósł się do realnych potrzeb mieszkańców naszego kraju. Raczej reprezentował interesy partyjne, interesy Platformy Obywatelskiej. I tutaj przede wszystkim w tej kampanii również zabrakło pewnej dynamiki. Ona była mało spójna, ta kampania była mało wyrazista i brakowało jakichś konkretnych, szybkich reakcji na rosnące poparcie Andrzeja Dudy. A te, które pojawiły się już po pierwszej turze wyborów, były bardzo, bardzo nieudolne i nawet śmiem powiedzieć, że czasami wręcz ośmieszały urzędującego jeszcze. Tak, kampania zaczęła się dopiero jeszcze po prezydenta. Turze. Tak, kampania rozpoczęła się od poniedziałku po pierwszej turze wyborów, kiedy nagle pan prezydent przypomniał sobie o tym, że kiedyś Platforma Obywatelska, której był członkiem, chciała wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze, kiedy nagle stwierdził, że jednak coś z wiekiem emerytalnym w Polsce zrobić można, prawda? Natomiast w tej sytuacji stało się już to troszeczkę no, dla społeczeństwa nawet powiedziałbym bardzo ironiczne. Ja mam wrażenie, że od samego początku, jeszcze zanim tak naprawdę kampania się rozpoczęła, to społeczeństwo zostało zmanipulowane sondażami. Tymi wysokimi notowaniami prezydenta. Szczerze, kiedy ta kampania jeszcze była, jeszcze się nie rozpoczęła tak na dobre, kiedy słyszałem te notowania na poziomie 60%, to się zastanawiałem, po co... Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, kim jest Andrzej Duda. Dokładnie, ale zadawałem sobie takie pytanie, do czego potrzebna jest w ogóle, czy nam jest potrzebna w ogóle kampania wyborcza? Jeżeli jest kandydat, który jest na dzień dzisiejszy prezydentem, ma pewien sztab ludzi, ma pewne zaplecze i on na przedbiegach ma 60 albo 60 kilka procent, to w ogóle po co jest potrzebna kampania? Myślałem sobie tak, że w ogóle ten człowiek może się zamknąć w swoim pałacu i z niego nie wychodzi przez ten cały czas kampanii i tak to nie spowoduje zepsucia jego wizerunku. A okazało się inaczej.
Okazało się jednak, sprawy potoczyły się inaczej. Myślę, że jest to wynik takiego bardzo dużego niezadowolenia społecznego i wskazania przez kontrkandydatów takich rzeczy niezałatwionych w trakcie całej tej prezydentury. Problemów polegających na tym, że w zasadzie klasa polityczna, i nie mam tutaj na myśli tylko tego obozu rządzącego, przestała ze społeczeństwem rozmawiać. Straciła kontakt ze społeczeństwem i z rzeczywistością. Nie ma dialogu społecznego. I uważam, że to, co się wydarzyło, to jest taka super czerwona kartka. Super czerwona kartka, chociaż zanim czerwona, powinna być żółta. I ta żółta była, uważam, w trakcie wyborów na jesieni ubiegłego roku. Tylko że rządzący nie potrafili z tego wyciągnąć właściwych wniosków. Czyli i brnęli nadal. Bronisław Komorowski przespał. Zdecydowanie. Według mnie przespał prezydenturę, nie tylko kampanię wyborczą. No ale dlaczego tak późno w sumie społeczeństwo się zorientowało? Bo ostatnie pół roku wyszło na jaw tak wiele rzeczy, które zostały zaniedbane, zaniechane. To, co przed chwilą Karol powiedział. Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim... się jakoś działo, tak? Przede wszystkim w jakimś stopniu społeczeństwo było uśpione przez media, rzeczywiście, ponieważ zauważcie, że do ostatniej chwili myśmy mieli sondaże wyborcze, które były, mówmy wprost, przekłamane, prawda? Mhm. One no, nijak się miały do rzeczywistości, no bo... One nie zakładały tylko wyłącznie błędów w granicach błędu statystycznego, ale praktycznie rzecz biorąc diametralnie się różniły. W związku z tym realna ocena społeczeństwa przez społeczeństwo prezydentury Bronisława Komorowskiego i jak się okazuje rządów Platformy Obywatelskiej z perspektywy tych 8 lat rządzenia od 2007 roku jest jednak negatywna. I w tym momencie w szczególności widzimy również potrzebę tej zmiany, o której już mówiłem, w szczególności wśród tego młodego pokolenia, które wchodzi w dorosłe życie. Bo tam rzeczywiście prezydent Komorowski otrzymał już taką bardzo mocną czerwoną kartkę na rzecz Andrzeja Dudy, no i oczywiście na rzecz Pawła Kukiza. Właśnie, Paweł Kukiz. Spodziewaliście się takiego wyniku? Skąd w ogóle wziął się Paweł Kukiz, polski rockman? Nie sądziłem, że taki może być dobry wynik. Jest to jednak wyraz takiego olbrzymiego niezadowolenia społecznego. Chociaż nie wiem, czy ten człowiek jest w stanie coś alternatywnego. 3%, 4%, tak. To już jest mega wynik. Tak. Było 20. Natomiast 20% i w tym momencie wyautować konkurentów w postaci pani Magdaleny Ogórek, prawda? I jeszcze innych kontrkandydatów, a być na trzecim miejscu, to jest oczywiście wynik, super wynik. Natomiast myślę sobie, że jednak zagrał na emocjach, bardziej nawet zagrał na emocjach jak pan Andrzej Duda czy pan Komorowski, hasłami bardzo populistycznymi. I takie przypadki już uważam, że w historii wyborów u nas się działy. No skąd się wziął wynik pana Tymińskiego kiedyś w wyborach, czy nawet Andrzeja Leppera, tak? I jego wejście czy do... Palikota w ostatnim czasie. Ja uważam, że to jednak są takie reakcje i jakby jest taka jakaś oferta bardzo populistyczna. I no jest potrzeba na to. A co będzie dalej z Kukizem? To jest jednorazowy strzał? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Sądzę, że notowania ugrupowania Pawła Kukiza będą... Jeszcze nie ma nawet. Czegoś takiego jeszcze oczywiście nie ma. Ale są w sondażach, a nie ma. Są w sondażach, natomiast fizycznie nie istnieją. Natomiast myślę, że będą spadać w momencie, kiedy Paweł Kukiz gdzieś tutaj w regionalnych ośrodkach, on się oprze na konkretnych twarzach, ponieważ uważam, że antysystemowym można być raz, w momencie, kiedy się już wejdzie w tryby tej maszyny, prawda? A jak się jest w systemie, to się przestaje być To się przestaje być antysystemowym. Dokładnie. Druga sprawa, że Paweł Kukiz jak na chwilę obecną nie jest w stanie przedstawić jakiegoś konkretnego programu. To jak tutaj mówił rzeczywiście kolega, są hasła bardzo takie demagogiczne, populistyczne. Mamy hasło JOW-ów, które są na dobrą sprawę przez Pawła Kukiza zrozumiane jako takie panaceum na wszystko. Prawda, że to jest lekarstwo na wszelkie bolączki Polski, na wszelkie bolączki polskiego społeczeństwa. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że gdybyśmy przedstawili, rzeczywiście przełożyli te jednomandatowe okręgi wyborcze na poparcie dla realnych partii politycznych, to wydaje mi się, że zrobiłby się w Polsce system dwupartyjny z Platformą Obywatelską i PiS-em. W miniony weekend miała miejsce konwencja pana Kukiza w Lubinie i nie miał do zaproponowania
nie miał programu, nie był w stanie tego programu przedstawić. I teraz pytanie, kto będzie na listach pana Kukiza? Czas ucieka. A czas ucieka. Sądzę, że jakby sądząc, jakby przewidując wyniki wyborów, prawdopodobnie będą się zdarzać spadochroniarze z innych ugrupowań politycznych. No więc jaki to jest, na czym polega antysystemowość pana Kukiza czy jego ugrupowania, tak? Jeżeli to będą twarze, które wcześniej widzieliśmy w parlamencie, tylko pod innymi po prostu barwami. Także tutaj się obawiam, że jeśli nawet znajdą się w tym parlamencie, nie będą jakąś znaczącą siłą. Przyszliśmy płynnie do wyborów parlamentarnych. Myślicie, że jakiejś dużej siły zabraknie w przyszłych wyborach? Tutaj na myśli Lewicę albo PSL? Bardziej skłaniam się ku temu, że w przyszłym Sejmie zabraknie SLD. Natomiast uważam, że Polskie Stronnictwo Ludowe jednak, które balansuje na granicy tego progu wyborczego, jednak ten próg wyborczy przekroczy. To już zresztą już niejednokrotnie PSL to udowadniał, że raczej jednak w sondażach był troszeczkę niedowartościowany. Czyli w ostatnich wyborach samorządowych. Jak chociażby w ostatnich wyborach samorządowych, ale aczkolwiek tam uważam, że rzeczywiście konstrukcja tej karty do głosowania bardzo PSL-owi sprzyjała. No i przypuszczam, troszeczkę ironizując, że gdyby policzyć głosy nieważne, to by była bardzo duża siła polityczna z tych głosów nieważnych na polskiej scenie politycznej. Natomiast jeśli chodzi o SLD i w ogóle polską lewicę, jest ona w sytuacji takiej bardzo odwrotowej. No, wynik Magdaleny Ogórek i w ogóle samo wystawienie Magdaleny Ogórek na pewno temu nie sprzyjało, ponieważ... Może wystawienie sprzyjało, ale sposób prowadzenia kampanii. Sposób prowadzenia kampanii, już żaden sposób. W pewnym momencie pani Ogórek odcięła się, prawda, przecież od SLD i na pewno to żadnych punktów dodatkowych im nie przyniosło. Teraz mamy jakieś tutaj nowe znowu próby innych rozwiązań na lewicy. Ale to rozdrobnienie nie sprzyja im na pewno. W związku z tym uważam, że może zabraknąć SLD. Natomiast PSL przypuszczam, że jakąś reprezentację swoją w parlamencie będzie miał. Będzie ona niewielka, ale będzie. No i być może po raz kolejny stanie się takim języczkiem uwagi, taką kartą przetargową, tak jak już to bywało dotychczas. Jeśli chodzi o to, kto będzie albo kto nie będzie, tak sobie rozmawiamy tutaj, sądzę, że nie będzie pana Palikota, że jego ugrupowanie nie znajdzie się w przyszłym parlamencie. No i właśnie pytanie dlaczego? Czy to też nie było tak, że ono wtedy znalazło się na fali jakiegoś też niezadowolenia i poparcia z jakiejś jednej określonej grupy społeczeństwa. Bo tam były te hasła mocno populistyczne. Bardzo też populistyczne, związane chociażby z narkotykami, między innymi, prawda, jeszcze innymi takimi sprawami dotyczącymi takiej pseudowolności, tak bym to określił. A Korwin? Wielka niewiadoma, uważam, że nie. Ja również. Uważam, że nie, że ta osoba no jest postrzegana jako osoba bardzo niestabilna. Osoba, z którą nie należy żadnych sojuszów, żadnych porozumień zawierać i wchodzić w żadne jakiekolwiek układy. No, jemu się chyba nie dało nigdy nikomu, z nikim na dłuższy czas czegoś takiego rozsądnego zmontować. Ponadto uważam, że jego elektorat zostanie przyjęty przez Pawła Kukiza. Tutaj w naszym stopniu już został przyjęty na dobrą sprawę. I tutaj Korwinowi szacuję jego wynik w granicach 3% mniej więcej, natomiast nie uważam, że uda mu się do tego parlamentu wejść. W związku z tym myślę, że ten nowy parlament to może być rzeczywiście parlament, w którym znajdą się 3 do 4 ugrupowań. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, czy trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Mieliśmy już w przeszłości takie sytuacje, kiedy tych ugrupowań było znacznie więcej, blisko 10, tak? I wtedy też okazywało się, że stworzenie takiej koalicji rządzącej jest po prostu bardzo trudne i jest nietrwałe. Taka koalicja jest po prostu nietrwała. Prawdopodobnie czeka nas jakaś zmiana. Jaka? W tym momencie jeszcze tego nie wiemy. Mam nadzieję, że nie zostaniemy zmanipulowani sondażami, różnego rodzaju sondażami przed tymi wyborami. Wróćmy na chwilę do nowego prezydenta Andrzeja Dudy. Czy da radę udźwignąć ciężar obietnic, które składał? W zasadzie udźwignąć to musi państwo, bo obietnice miały charakter finansowy. Czy tak się stanie?
trudno mi powiedzieć. Czy w ogóle przystąpi do realizacji niektórych? Myślę, że musi, że tak będzie próbował. No, jeśli jego partia, przejmie władzę po wyborach, to z pewnej części tych obietnic będzie się musiał wywiązać, albo przynajmniej rozpocząć wywiązywanie się. I ja myślę, że to nie stanie się na pewno w pierwszym roku. Sprawa jest rozłożona na dłuższy okres, na czas tej prezydentury. Czy tak się stanie? Nie wiem, trudno powiedzieć. Oskarża się go o to, że jest to wręcz niemożliwe ze względu na olbrzymie kwoty, które tam się pojawiają, tak? Czy w przypadku emerytur, czy jeszcze w innych przypadkach jeszcze też. Wydaje mi się, że prezydent Andrzej Duda, formułując swój program wyborczy, rzeczywiście opierał się o pewne bardzo realne wskaźniki. Oczywiście można tutaj mówić o jakiejś destabilizacji finansów państwa, którą się zarzuca, prawda, tym obietnicom, w ten sposób bym powiedział. Natomiast wydaje mi się to rzeczywiście bardzo realne, a jestem przekonany o tym, że nowo wybrany prezydent do tego przystąpi. Oczywiście, żeby mieć realny wpływ na podejmowanie tych decyzji, konieczne jest posiadanie swojej reprezentacji politycznej w parlamencie, w koalicji rządzącej albo rządzącej, bo przecież wcale nie musimy mówić tutaj o tym, że będzie potrzebna jakaś koalicja. Niewykluczone, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie, nie wiem, wystarczającą liczbę mandatów w Sejmie, żeby samodzielnie prowadzić rządy. Oczywiście może się to wydawać rzeczą w tym momencie absurdalną, aczkolwiek proszę mi wierzyć, no, weźmy pod uwagę fakt, że kandydatura Andrzeja Dudy początkowo była też absurdalna. Absurdalna była. Kto to jest? Prawda? Natomiast dlatego takie rzeczy oczywiście mogą się wydarzyć. Jestem przekonany, że nowo wybrany prezydent oczywiście dołoży wszelkich starań, żeby też z tych obietnic się wywiązać. I tak jak kolega tutaj powiedział, będzie to oczywiście rozłożone w czasie, natomiast bardzo głęboko wierzę w to, że uda się to wszystko zrealizować. Panowie, na koniec, za kilka miesięcy mamy wybory parlamentarne. Kto z Łukowa może zostać posłem, albo kto powinien być posłem z Łukowa? W zasadzie na dobre jeszcze chyba się kampania nie rozpoczęła, nie mamy jeszcze kandydatów ogłoszonych. Ja tylko mam nadzieję taką i takie oczekiwanie i chciałbym, żeby określone osoby nie zostały. I mam tu na myśli naszego posła, pana Cezarego Kucharskiego. To kogo w alternatywie proponujesz? Jedno nazwisko. Nie potrafię w tym momencie powiedzieć i wskazać takiej osoby. A myślisz, że jest taka osoba w powiecie łukowskim? Myślę, że może być taki lider w naszym powiecie łukowskim. Tak jak do pewnego momentu nie wiedzieliśmy, kto to jest Andrzej Duda, tak myślę, że i tutaj moglibyśmy w naszym środowisku ziemi łukowskiej taką osobę znaleźć i wskazać. I byłaby dobrym reprezentantem, ale na ten moment nie potrafię takiej osoby wskazać. Karolo? Ja myślę, że tutaj kandydatów można by jednak kilku znaleźć, którzy będą bardzo godnie reprezentować ziemię łukowską w parlamencie polskim. Oczywiście najważniejszą rzeczą jest to, żeby w ogóle tego reprezentanta mieć, ponieważ ponieważ no, w tym momencie posłem jest pan Cezary Kucharski. Pan poseł jest świetnym menadżerem piłkarskim, rewelacyjnie się w tym realizuje, ma do tego rękę. No i myślę, że niech przy tym pozostanie. Chyba zresztą... obaj krytycznie podchodzicie do funkcji sprawowania posła, tak? Przez Cezarego Kucharskiego? Tak, zdecydowanie tak. Pan poseł rzeczywiście nie wywiązał się z obietnic. Był nieobecny. Do chwili obecnej, ja powiem tak, no niespecjalnie widzę, żeby Łuków wszedł do gry. To dzięki komu wejdzie Łuków do gry? Mam taką nadzieję, że kimś takim będzie osoba, która zostanie nominowana przez Komitet Prawa i Sprawiedliwości, które jak wierzę będzie partią rządzącą po jesiennych wyborach. Z tego ugrupowania tutaj kandydatów, którzy będą dobrze tę funkcję reprezentować, na pewno jest kilku i myślę, że niedługo, taką osobę... Kto jest tam na liście? Skarżemy. Myślę, że na razie nie ma sensu mówić o nazwiskach, w najbliższym czasie Państwo na pewno poznacie i proszę mi wierzyć, że będzie to kandydat dobry. Już dziś mogę go polecać mieszkańcom. Rozumiem, Łukowej, że nie reklamujesz siebie w tej chwili. Nie reklamuję siebie. No i tym optymistycznym akcentem kończymy program. No, pozostaje nam sobie życzyć, abyśmy mieli, obojętnie z jakiego ugrupowania, ale swojego posła w przyszłych wyborach parlamentarnych. Moimi gośćmi byli Piotr Pudowski. Dziękuję bardzo. Oraz Karol Ponikowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.